Na co ona wzięła? Na blaszkę wrotówkę. Obrotowo zawsze, strzelba. To jest jedyna, która dzisiaj pada u pana? Tak, to jedyna. I daleko? Czy tutaj przy samym goleniu? Tak, wie pan, tak gdzieś od tego miejsca, gdzieś 2,5-3 km. Tak, tutaj to jest rzeka, nie? To gdzieś koło Sowna, tak? Nie, koło... Ile przebywała w górze, nie? Także widać, sumować i widać, ile ta pierwsza, największa jeszcze nie. Czyli co, 3 razy chodziła na tarą i 3 razy chodziła, tak? Jak to tak? Tak. Czyli to szczęścia miała tam. Miała, tak. Czyli nie mówi bardziej za dużo, ale to było zdarzenie. Tak, to było 3 razy. Nie, 70. Walka długo trwała? Nie, no, półtorej minuty. Faktycznie była na drugim. 70. I co z tym materiałem będzie robione? Łuski w celu zbadania tempa wzrostu, a płetewka pójdzie teraz do alkoholu i będzie badanie analiza genetyczna będzie przeprowadzona. A jak do tej pory? Zdrowy mamy? Tak. Teraz się? Tak. Nie widzieliśmy żadnej ryby z objawami chorobowymi. Dzisiejszej imprezy powinienem to zrobić rano, ale formuła tej imprezy nie przewidywała spotkania porannego. Chodziło nam o to, żeby ci, co wstaną o 6, o 10, mogli przyjść nad wodę, mogli łowić w dniu dzisiejszym, w pierwszym dniu, kiedy wolno łowić troć i łososia na tej naszej pięknej rzece Inie. W tej formule spotkaliśmy się już po raz drugi. Rok temu było tu nas trochę więcej, a szczególnie więcej złowiono ryb, bo złowiono 24. W dniu dzisiejszym tylko 12. Są to ryby, które zostały zgłoszone tu do pomiarów, do pobrania pewnych elementów, a mianowicie łusek i płetw w celu statystyczno-naukowy. Także dziękuję kolegom za udział w tej imprezie i żeby nie przedłużać, krótko ogłoszę wyniki dzisiejszej imprezy. Miała ona nazwę o puchar i obeczkę piwa. Ufundowano przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego. W dniu dzisiejszym największą rybę złowił kolega Lisowski Zygmunt z Nowogardu. Ryba miała 74 cm długości. Brawo. Brawo. Kolegi. Akurat tego kolegi nie ma z nami, bo tą rybę zgłosił gdzieś w 11:30. No i przeprosił, ale musiał jechać do domu. Także puchar i tą beczkę piwa wręczę mu osobiście, bo będę na zebraniu tego koła. Jest to kolega z koła miejskiego w Nowogardzie. Także odstawimy dla tego kolegi tą beczkę. Jeżeli chodzi o drugie miejsce, to zajął je kolega Piszczorowicz Mariusz ze Szczecina. Tak mam zapisane, z jakiego koła?
Jest, kolega? Była to ryba o długości 70 cm. No przykro mi, ale też tego kolegi nie ma. A nawet nie zgłosił, że go nie będzie na zakończeniu. Także jeszcze raz mi przykro. Będę chciał ustalić, z jakiego koła on pochodzi, do jakiego koła należy i tam również mu dostarczyć to. No mam nadzieję, że trzeci będzie i będzie chociaż, będę mógł chociaż jednemu ścisnąć dłoń za złowioną rybę. Jest to kolega Szostak Ryszard z Goleniowa, także chyba jest. Złowił rybę o długości 68 cm. Taka długa ryba była jeszcze jedna, ale kolegi była cięższa. I dlatego. Także ten pucharek, który stoi za trzecie miejsce. Wszedłem w ten. Tak, jak będzie kolega miał cztery, to proszę. Patrzą do nas, Rysiu. Rysiu, pokaż martkę. Pokaż martkę, Rysiu. Chodzi o ryby. Do czego będą służyły próby? Pobrane próby. Przede wszystkim dzięki temu możemy poznać biologię ryb, czyli ile te ryby nasze spędziły czasu w rzece, ile spędziły w morzu. Już widzimy po tych wynikach, z którymi każdy mógł się zapoznać. Już widzimy, że te nasze ryby żyją od 1 do 3 lat w naszej rzece Inie. Przede wszystkim dopływa się z genotypem roci reskich, bo stąd pochodzi materiał zarybieniowy i posiłkujemy się cały czas wlęgiem, najpierw tarlakami, a następnie wlęgiem troci i tym wlęgiem zarybiamy, który pozyskujemy na rece rezerw. Pierwsze zawody w tym roku i tylko dopuszczamy te ryby łososiowe. Też ona by to było jaża, zobacz, bo parę lat temu tu mieliśmy taki przypadek, że kolega zapał jaża takiego prawie kilo. Ale odpuszczamy sobie te ryby, tak samo odpuszczamy sobie konia. Chłopaka wiadomo, nie wolno łapać, no innych ryb chyba nie widzę, niektóre pomogły być. O, cześć! No i teraz tak, pustkę chyba wyjdziemy, nie wiem, która teraz godzina. 10 gram, teraz mam pytanie, ile chcecie łapać kolega? 7. 7 godzin. No. Dostosujemy się do większości. Tak? 7. To do 15. Do 15. I teraz tak, do 15 godziny łapiemy i mamy pół godziny na dosie, to jest pół do czwartej. Dokładnie. Pół godziny jest ciemno. No i wystarczy. Tak? Wystarczy? Na zmierzenie jednej ryby po co więcej. No dobrze. No tak, wojujemy do 15. Rozchodzimy się w prawo, w lewo. Do oporu, kto ma ochotę, to może lecieć do Goleniowa albo do Stargarda. Ale nie jeździmy samochodami. Mirek, były pytania, czy osenkę można używać? Uważam, że można ją użyć. Prawdopodobnie mało prawdopodobieństwo, że będzie on używał. No dobra. Jeżeli użyją, to będzie oparte. Bo ogólnie podbiera każdy sam. Czy przy tych rybach może drugi podbierać? Rzadka. Możecie sobie pomóc. Można pomóc. Dobra, okay. No i wszystko wiedzą. No. No dwie najważniejsze kwestie. Może nie od nas. Teraz jeszcze mam takie pytanie. Czy ktoś ma jakieś w ogóle pytanie? Pytań brak? Nie, bo może coś nie jest jasne. Bo... Nie no, jak ktoś ma jakieś pytania, chce coś wiedzieć. Czy biorą ryby? Bo większość ludzi wie, o co chodzi, no, ale ktoś się trafi, że... Ryby? Gdzie biorą? Bo szołony. Tak, że na no, 8 godzinie spokojnie możemy sobie tam już maszerować, chyba że chcecie puścić teraz. 7 godzina. Tak? No to czekamy do 8. Jak z kompletami? A jak z kompletami jeszcze? Dwa. Nie, ale ze zgłaszaniem. To co, najbliższą kolejkę czy kolejkę?
te trzy tury to będą mistrzostwa okręgu. Jeden, kto wygra, pojedzie tam przez Polski, także. No warto się postarać. Chłopaki jadą tutaj w czwórkę, będą prawdopodobnie jechać od nas już. Też na tą imprezę, tak? I jeszcze dwóch będzie panów jechało na eliminację od nas. Także no jest o co po prostu powalczyć.